Najnowszy sezon programu Rolnik Szuka żony wywołał dużo emocji wśród telewidzów od samego początku. Wybór jednej z uczestniczek, nie spodobał się wszystkim. Postanowiła ona dać szansę młodszemu o 15 lat kandydatowi, co spotkało się z krytyką fanów. Wywołane zostały kontrowersje i pojawiło się wiele dosadnych komentarzy. Już pierwszy odcinek tego kultowego programu telewizyjnego przyniósł wiele emocji. W tym odcinku uczestnicy mieli dokonać wyboru spośród wszystkich kandydatów, co wywołało wiele kontrowersji wśród telewidzów. Jednak to, co naprawdę oburzyło widzów, to postawa jednej z uczestniczek, Agnieszki, która w dość niegrzeczny sposób skomentowała wygląd jednego z mężczyzn starających się o jej względy, porównała go nawet do postaci z co wywołało duże kontrowersje. Agnieszka wyraziła swoje niezadowolenie sugerując, że mężczyzna prosił o jej litość i nie wydawał się być odpowiednim partnerem. W oczach telewidzów rolniczka wydaje się oczekiwać wsparcia od partnera, a nie odwrotnie. Kolejna uczestniczka, Anna, znalazła się pod ostrzałem krytyki, gdy postanowiła dać szansę młodszemu o 15 lat mężczyźnie w ostatnim odcinku programu. Anna była jedną z ulubienic publiczności od samego początku programu, a widzowie mocno trzymali kciuki za jej udany romans. Jednak wybór znacznie młodszego partnera wywołał kontrowersję i wielu telewidzów nie było zachwyconych tą decyzją. Większość zdaniem widzów uważa, że różnica wieku jest zbyt duża i że taki związek jest skazany na niepowodzenie. Jednak niektórzy fanatycznie wspierają Annę i uważają, że wiek to tylko liczba. A miłość jest najważniejsza. Program Rolnik Szuka Żony wywołuje wiele emocji wśród telewidzów i nadal pozostaje jednym z najbardziej popularnych programów telewizyjnych w Polsce. Różnice zdań i kontrowersje wokół wyborów uczestników dodają programowi jeszcze więcej emocji. Anna, uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony, pomimo ogromnego wsparcia fanów, nie znalazła miłosnego zawrotu głowy wśród listów od pretendujących do jej serca kandydatów. Postanowiła więc sama działać i zaprosiła jednego z mężczyzn, Mikołaja, do siebie. Jednak różnica wieku między Anną a Mikołajem. Która wynosi 15 lat, nie przypadła do gustu większości telewidzów, którzy wyrazili swoją opinię na ten temat. Wybór partnera znacznie młodszego od siebie spotkał się z kontrowersjami i wywołał liczne komentarze w mediach społecznościowych. Wielu telewidzów uważa, że tak duża różnica wieku między parą oznacza że związek jest skazany na niepowodzenie i jest trudny do zaakceptowania. Niektórzy sugerują, że Anna wcześniej mówiła, że nie jest zainteresowana młodszymi partnerami, co wydaje się być sprzeczne z jej obecną decyzją. Jednak są również tacy, którzy bronią Anny i Mikołaja, twierdząc, że wiek to tylko liczba, a najważniejsze jest uczucie i wzajemne zrozumienie w związku. Zwracają uwagę na to, że Anna i Mikołaj wydają się być szczęśliwi razem, a to jest najważniejsze w miłości. Dla nich wiek nie jest problemem, a metryka nie powinna decydować o losach związku. Program rolnik szuka żony wciąż budzi emocje wśród widzów, a różnice zdań dotyczące wyborów uczestników sprawiają, że program pozostaje popularny i komentowany przez społeczeństwo.